Vinyla najlepszy sok to winny Vinyla. Najlepsze szoty daje nam Vinyla. Najlepsze szoty daje Vinyla. Tak, ja już wiem. Tak, więc bardzo proszę, żebyś mi powiedział, o której godzinie ci się urodziło dziecko, a dokładnie córka Halinka. No dobrze, dobrze, winny, kurde, ten eksprytny gość. Więc? Urodziło się już. O której godzinie? Przed 16. No, ja nie spałem wczoraj, kurczę, od 4 czy 5 odeszły jej wody, ja jeszcze nie zdążyłem zasnąć, ale położyłem się już do łóżka i ona mówi nagle, Amadeusz, odeszły mi wody. I mówię, kurwa, co teraz? Wiesz. No i co? I kurczę, nie spałem, dopiero wróciłem już jakieś 2 godziny temu do domu. Jakiś mały ten jest. Małe świętowanko. A powiedzieli lekarze stan dziecka? W ogóle naturalnie czy cesarka? Naturalnie, wszystko naturalnie, za rączkę trzymałem. Widziałem jak główka wychodzi, mówię, dawaj mała jeszcze trochę. Jedziesz, wiesz. I wyszło na świat. Dobrze. Ale jeszcze ledwo już żyję, ledwo tutaj siedzę, nie? Nie, że się napiłem, bo wiesz, ja tutaj wypiłem ile? No 50, 60, 70 mililitrów. Co ona jesteś? Ale jestem, bo wiesz, ja 48 godzin zaraz będzie, nie? Bez snu. No, także jestem kurwa wyjebany z kapci, ale a co tam u ciebie winny? No ja jestem przeszczęśliwy, wiesz. Gratulacje, komordo. Tylko no wiesz, ale wiesz co cię teraz czeka? Ja ci powiem. Teraz musisz zrobić syna, mordo! No będę musiał zrobić, ale to wiesz, to z czasem. Na razie zobaczę, jak to jest mieć dziecko. Ale ci powiem, że o dziwo, mega spokojne, nie? W ogóle nie płaczę. Początkowo płakało tylko jak się urodziło, a później normalnie daje paluszkę, łapie tak o, trzyma, wiesz, wszystko fajnie. Pierwszy raz, ja nigdy nie miałem do czynienia z noworodkiem, nie? No, to ja ci coś powiem, bo ty w sobie masz, że dziecko płacze, tak nie jest. Nie jest. Jak dziecko płacze, to ma powód, nie? Albo jest głodne, albo na przykład, nie wiem, ma coś, wiesz, tak bez powodu nie płacze dziecko, nie? A jak, no, jak... Może masz rację, ja się nie znam w ogóle na dzieciach, nie? No, ale powiem ci, że naprawdę, jak mądrze się dobrze dziecko wychowuje, a tym bardziej, wiesz, masz rodziców, Aga ma rodziców, to was będą wspierać, tak. Nie? Będzie jak spłatka, nie? Jak spłatka będzie, zobacz. Kurwa, dobrze, w chuj. Czemu ja się tak cieszę? Nie wiem, ale zajebiście. Kurwa, winny. Ja tu bym też bym to natryskał chętnie szczęściem, ale ja już kurwa nim tyle razy dzisiaj emocjonalnie, wiesz, trystałem, stary, że no, że już teraz już jestem na ostatniej kropce przed pójściem spać, nie? No i... Ale tak jak... Co? No tak jak mówiłem wcześniej, to jak już tak wejdziecie na taki tor, że już ogarniecie się i na spokojnie, zapraszam na relaks do mnie. Wszystko jest aktualne. Tylko powiedz mi kiedy, nie ma problemu, ja mogę wysłać kierowcę. Super autem. Damy radę. Zapraszam serdecznie. Ładne, na pewno. A jeśli chodzi... Kurwa, to chciałem powiedzieć, że zapomniałem. Naprawdę, ja umysł się o 5 sekund tak wstecz opóźniony, nie? Dobrze, w chuj, kurwa. Trochę godzin rodziła, ci powiem, że trochę godzin tych rodziła, zanim urodziła. A ile? Nie wiem, od których ile to z 5 godzin rodziła, nie? Tak mi się wydaje. No i tak bardzo dobry jest wynik, wiesz? No też mi się wydaje, łatwo się wykluło w miarę, nie? Bardzo dobry wynik jest. A ładna ta córeczka nawet moja, tylko ciekawi mnie, jaki będzie miała kolor oczu, wiesz? Ponieważ teraz ma takie trochę jakby niebieskawe, ale wiem, że się zmieni. Ja i Aga mamy brązowe. I wiem, że wszystkie dzieci się mniej więcej z podobnym kolorem rodzą, co ona ma teraz, tak słyszałem przynajmniej. I ciekawi mnie, jak te oczy będą wyglądały, nie? O, oczy się jeszcze zmienią, nie? Tak samo kolor włosów może się zmienić, jak zaczął jej rosnąć. A na przykład... Ma bardzo mało aktualnie, nie? Włosków to ma takie... No tak, ale ogólnie jak na przykład dziecko ma 12 lat, może mieć rudę, a na przykład jak będzie miało 20, może mieć inny kolor włosów, nie? Tak było w przypadku mojego brata, nie? Miał rudę, a po 6 latach stary czarne włosy. Człowieku, skąd? Serio? No, znaczy pójdę. Ja byłem młodszy, to też ja byłem dużo bardziej
znaczy kurwa, nie powiem, że byłem blondynem, ale miałem normalnie taki ciemny blond w chuj, nie? Taki, że pod blond typowy podchodził, a z czasem mi ściemniały, nie? No widzisz, czyli czas robi robotę, nie? Ale płci nie zmieni, więc musisz zrobić ale chłopca. To jest taka tolerancja i takie czasy, że płeć zawsze można zmienić. A nie, no co ty? Się świruje, no, a Gusia by się nie zgodziła. Wiesz, jakby to był wybór córeczki, tak by się nic nie miała do gadania, ale... No, co no a ty? Jak Aga? A jak Aga? Normalna polska dobra rodzina, nie jakaś pierdolnia. Jak Aga? Jakie jej samopoczucie? Aga w szpitalu jest, bo coś tam jest w szpitalu do 20 możesz tylko siedzieć i wiesz, po 20 No ja wiem, no ale jak ona się czuje? Ty ci powiem, że no ona normalnie mogłaby iść i nie wiem, stary, biegać, nie wiesz, serio? O co mi chodzi. No normalnie wykluło się, zmęczone przez chwilę. A później już siedzi na chillku, jak gdyby nigdy nic się nie stało, nie? A inne babki, to tak jak ja widziałem inną, to już urodziła, ileś tam godzin wcześniej, a szła jakby ją tam, wiesz, reanimowali 15 minut wcześniej. No. Także ona zajebiście to zniosła. No jedyne co to słabo w szpitalu, to bym powiedział, że z żarciem, bo my tam przyjechaliśmy około 5, powiedzmy nad ranem, i wyobraź sobie, że nic nie zjadła aż do godziny 18, znaczy 18 dali jej po porodzie dwie kanapki z szynką i trochę sałatki jarzynowej, która nie była za świeża. Tak bym powiedział, że w moim mniemaniu nie była za świeża, której zresztą, na którą nie miała ochoty, nie? Więc jej nie zjadła. Zjadła te dwie kanapki. No to wiesz, no słabo kurwa w szpitalu. Ale nie pozwolili, żeby jadła coś zewnątrz, czy po prostu ma się trzymać? Ja pojechałem zaraz jej trzy dania przywiozłem. Takie, no. Trzy dania jej. Zamówiłem tam trzy różne dania i wiesz. Ale to, wiesz, jak gdyby, jak ona po porodzie się dobrze trzymała, szybko wróciła jak gdyby do takiej formy, to oznacza to, że ona przed porodem bardzo dobrze się odżywiała, nic jej nie brakowało. To jest efekt tego, rozumiesz? Może i masz rację. Wszystko, stary, dobrze przebiegło, naprawdę, tak. Kurczę, wszystko zajebiście poszło, nie? Ona już się cieszy, że ma to za sobą, wiesz. Ona już poszła spać dzisiaj. No ja co? Ja też niedługo będę szedł, no ale wiesz, no ja to jeszcze jestem, też żyję emocjami, to wiesz, wygadać się czy coś, to zawsze sobie blazę. Dobrze, w chuj. Potrafię dzisiaj jakieś słowo wykrztusić, już taki jestem śpiący, nie? Gratulacja, Madeusz. To jest to, że jestem śpiący, ale jestem na tyle podekscytowany, że nie chcę iść spać, nie? No. Dobrze w chuj. A co tam u ciebie tak w ogóle? A weź sobie pomyśl, Amadeusz, nie? Że... Patrz, mamy 2020 rok, nie? No. Za 18 lat, czyli w 2038 roku, ona się stanie pełnoletnia. Ona będzie miała swoją osiemnastkę. Ona powie do taty... Ja się wyprowadzam! Rozumiesz? Nie będziesz mi układał rzeka! Czaisz? Nie wiem, jak to będzie. W ogóle naprawdę jeszcze nawet nie jestem, nie umiem sobie do końca wyobrazić urody właśnie przez tym, że nie wiem jakie oczy, nie? Bo ja zobaczyłem takie niebieskie, czyli jakby takie inny rodzaj, nie? Wiesz o co chodzi? Ja brązowe, Aga brązowe, wyszły takie ala niebieskie, więc... Znaczy, no, ja ci mówię, wszystko się zmieni jeszcze. No właśnie, tego ciekawi mnie efekt finalny, bo niby córkę własną poznałem, ale tak naprawdę ona się jeszcze zmieni z dnia na dzień ze wszystkim. Tak. Więc jeszcze nie wiem ani jaką osobą będzie, ani jak będzie wyglądała, nie wiem nic, nie wiesz. No, dobrze. Ale fajnie, uczucie piękne, nie ukrywam, nie? Jak już wyszła, kurczę, to normalnie się rozpłakałem, wiesz. Ale ja się tak cieszę i nie wiem, tak, ja tak chciałem, kurwa, Amadeusz Ferrari ojcem został, ludzie! Nie, kurwa, winny. Zajebiście, nie? Zajebiście, kurwa. Moich opinii nie lubisz, nie lub, ale dla mnie te wycie ich to jest równe zeru. Zaczynałem jak jeszcze nie było internetu na osiedlu. Stało nas tam 55. Nikt wtedy nie podniecał się ksywkami, wyświetleniami, trendami, chujami, mujami.